I wyjeżdżamy i zobaczcie na to, pomiędzy polami uprawnymi jedziemy ładnie. Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Witam Was tutaj, cześć i czapem za nos. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Industries i chwileczkę. W ostatnim odcinku zakończyliśmy w tym dokładnie miejscu, mniej więcej. I czekamy, aż tutaj dociągnę tutaj po prostu całą resztę, żeby to lepiej działało. I tak, jedną rzecz, którą sobie teraz uświadomiłem, to jest, że dworzec towarowy jest tu. I że trzeba będzie tutaj montować jeszcze jeden dworzec towarowy. Ale tym się zajmiemy za chwileczkę, bo lecimy właściwie z tym tutaj, na czym skończyliśmy. A mianowicie skończyliśmy na bambajach, a nie na pociągach. I tak. No powiem Wam, że naprawdę całkiem to ciekawe zaczyna wyglądać. I byłoby przyjemnie, gdybyśmy mogli w końcu wyjść z pauzy. Ale na razie jeszcze tutaj jesteśmy mniej uwięzieni. Na chwilę możemy nawet w niej pozostać. O, właśnie, a propos, zapisuje się. I zrobimy sobie na razie, że w tym miejscu, o tutaj dokładnie, się to będzie kończyć. I tak, do tym będę jeździć sobie to. To droga, a nie ma, nie, czekaj, zobaczmy. Zobaczmy, dokąd byś mnie tutaj wyprowadził na to. By tutaj ładnie w to wejść. Okej, tutaj się to łączy tak, jak tam to szło. I w sumie od takiego obranego kursu... W sumie trochę jest nawet przyostro zrobione ten zakręcik, bym powiedział. Bo wystarczy wziąć... O! Mniej więcej w ten sposób nawet, jeżeli pójdziemy, będzie już naprawdę nieźle. No. Tylko pociągi trzeba przestawić, bo przed chwilą budowaliśmy, trochę szkoda, ale... Ale ogólnie rzecz powiedziawszy, to jest lepszy pomysł. No ale tak, pociągi... No niestety, no... Nie wiem, czy nawet jakiś pociąg tylko by tutaj przejechał tą trasą, ale na pewno. Ale no cóż, takie życie. Takie życie pociągów, że trzeba być po prostu do dyspozycji non-stop. Czy zmieniamy, czy nie zmieniamy. Dobra, no i tak, dojeżdżamy sobie tutaj. O. I jedzie sobie tutaj. Później jedzie sobie tutaj, dojeżdża do tego miejsca. Okej, i stąd dojedzie sobie tutaj. Nie. Źle, gdzieś mi tam podskoczyło, to daleko. I tutaj dotąd. I w tym miejscu, czekaj. O, bo tutaj jest taki prosty, piękny dojazd z tego miejsca. Zrobimy sobie tutaj po prostu wjazd. Znaczy, w sensie zjazd z autostrady. O, i tu będą po prostu trzy pasy dalej będą ściągnąć. Dobra, to całkiem nieźle tutaj to wygląda. Ogólnie jest tutaj dosyć dużo zjazdów, wjazdów. Tutaj będzie oczywiście, ten wszystko będzie tam dalej się lepiej działo. Ale ogólnie to powiedziawszy jest ciekawie. No i tak, zacznijmy może właściwie nawet od tego, że tutaj tę część sobie zestawmy, bo tutaj jest dużo do dobienia. Po pierwsze tutaj się kończą autostrady, tutaj jeszcze będzie trochę tam wyciągnięta ta część, ale będzie się dosyć tutaj, będzie zabawa, tak? W tym nawet w kontekście. Natomiast tutaj przechodzimy sobie do dalszej budowy. A mianowicie, tutaj nie będziemy sobie wiedzieć, jak po tej stronie jest, że takie są małe i duże. Tylko po prostu pójdziemy sobie, że będą w ten sposób. A tu będą po prostu pola uprawne. No i tak. Tutaj przychodzi mi na myśl. Czy nie mogę tego bardziej lepiej wymierzyć, o wiznosz? Bo tu wychodzi nam cztery takie małe coś. Ale na szczęście to małe coś da się jakoś tutaj jeszcze coś z nim zrobić. No i tak, na jakiej wysokości? To jest na wysokości takiej. Tu będzie kukurydza, w tym miejscu będzie kukurydza, będziemy robić, bo ona jest zupełnie czymś innym i ona jest tutaj właściwie nawet z boku, bym powiedział. A pomarańcze, gruszki, a tu będą też gruszki. Tu będą pomarańcze, bo tutaj są wszędzie pomarańcze. Pomarańcze, dobra, świetnie. No i teraz dalej idąc, ta droga będzie tutaj dalej ciągnąć, w sensie nawet nie musi.
sumie to nawet byłoby lepiej, gdyby jej tutaj nie było. Ale na razie sobie dociągniemy, poczekaj, bo jakie to miało być długości? 480, czyli 800, 960. 960. A, łącznie wychodzi 960. No ma to 480 minus 960, to czy trudna matma. To nam wychodzi 440. A właściwie mogę sobie się po prostu tam popatrzeć, bo tam jest tak samo to zrobione. Ja nie mogę. Ja, inteligentny ja, zawsze będzie ten najinteligentniejszy. No, tutaj sobie to zrobimy i tu będą po prostu nasze pola uprawne. Dalej się tutaj ciągnąć. Czekaj, najpierw to tak, pierwsze drzewka. Po drugie to. I tutaj to. I teraz tak. Plan tutaj zakłada, aby tu był przejazd kolejowy. Ale znając życie... A nie, tu nie będzie dużego ruchu kolejowego. To możemy nawet zostawić tutaj ten ruch kolejowy. No i po prostu to będzie przejeżdżać tutaj przez wszystkie te dzielnice. I nawet będzie jakieś poduszenie, czy coś tam się będzie działo po prostu. Tylko, że tutaj... Tylko, że tutaj by się coś takiego wstawiło. Nie, tutaj tak czegoś nie będziemy wstawiać. Czy mamy jakieś budynki faktycznie, które tutaj wejdą? Nie to. O! Fire Station, ale Fire Station jest tam niedaleko jakiś. To może policja? Policja ewidentnie by nie marudziła. Z tego co widzę, tu by też nie marudzili, gdyby dostali po takiej policji. No a tamto będzie kiedy indziej. A to jest dużo większe? No niestety. No niestety. Dobra, a tutaj, tu jeszcze wejdzie albo sauna, albo poczta. Szczerze powiedziawszy, wolałbym tutaj poczta. A tu po prostu będą tam jakieś małe drzewka, tam wsadzimy czy coś. O. Jakieś takie małe coś. Albo nawet po prostu tutaj nic. No nie, nic to źle zabrzmiało. O. Jakieś takie drzewka. Żeby nie było, że tutaj nic nie ma, ale żeby coś tam jednak było. Dalej, tutaj warsztat naprawczy. No i oczywiście jakiś... Kurczę. Naprawdę coś mi ten kata bierze. Sorry, ale no. No kata to no ja nie mogę, no jakim prawem. No ma, tak czy siak. Bo się tu rozgościłem. Tutaj sobie postawimy jest takie dwa pegedy. Tu damy miejsce, aby się nasze domki budowały. Bo tutaj też mimo wszystko budują się z czasem jakieś domki. Ja tego za bardzo za nie mam nawet. No i tak. Czy mamy jakąś fabrykę, która jest specyficznie do tej części wszechświata ustosunkowana? Wyroby plastikowe, na pewno. Fabryka zabawek, oczywiście. Fabryka elektroniki, jasne. To nie, to już chyba po prostu mamy. Fabryka samochodów. Chyba nie ma już takiej, która najbardziej wykorzystuje to. Tu jest tego dużo, ale trzeba byłoby importować. A właściwie nawet nie wiem, czy by nam się udało to zaimportować, bo fabryka żywności potrzebuje takiego drewna. Ale by tu idealnie pasowało, znaczy no... wielkości, ale chyba postawimy to sobie. Nawet nie zobaczymy, czy zadziała, ale niedługo będziemy się zajmować już właśnie tym lasami, więc nie byłoby aż tak źle. O, a to jest na przykład do budowy tych statków. I tutaj akurat potrzeba wszystkiego poza rolnictwem, żeby to zrobić. No i żeby nie było, to kiedyś sobie postawimy na pewno. To może tutaj. Dobra, ale po drugiej stronie. Tylko jakie to jest wielkości? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem kratek, okej, to może być. Osiem kratek to jeszcze nie skandal. Trzy, cztery, osiem. No, proszę bardzo. I stawiamy tutaj naszą fabrykę żywności, tak? Fabryka żywności, dokładnie, postawiona. Zakwaterowana, bym wręcz powiedział. No i tak, czy my możemy wkoczyć włączyć tu play? Nie możemy jeszcze. Ponieważ... Dobra, zróbmy coś tutaj na tym końcu.
żeby to już zaczęło w końcu może funkcjonować, bo tutaj te bambaje najbardziej nas wstrzymują z tam całością. No, więc no cóż. A, widzę właśnie, bambaje dojechały. Nie da się tutaj nic postawić przez to. No, bo to tak, jeszcze raz. Jeśli dociągniemy tutaj, to jeszcze raz, o. Aha, to już nie chcę coś wrócić nawet. Tak, czy to już się całe zepsuło? Nie. Jest tutaj mały kawałek starości. No i tu sobie może po prostu takie jeszcze z jedno pole poustawiam, znaczy nawet z dwa pole ustawiam. Nawet z trzy tutaj wejdą spokojnie. No ale nie więcej. I tutaj ta reszta będzie po prostu w zupełnie innych celach. O, teraz tak, stąd sobie to pojedzie. Bo nawet sobie nie będziemy tutaj kręcić z tym, że sobie to pojedzie. Nawet sobie nie pojedzie. Teraz tak, złapmy linię pomocniczą. Tu sobie będą jakieś, nie wiadomo co, ale coś sobie tu montujemy. Czekaj. Bo tu są te drzewka. Tu te drzewka byłyby fajnie jakby, o, nam weszły. Świetnie. I tu będzie nasz bambaj wykręcać na pewno. To już jest miejsce, gdzie na pewno to będzie wykręcać. Ale jeszcze cały czas tu możemy jakieś coś postawić, w sensie jakiś jeszcze farming tu nam wejdzie. Więc na zakończenie po prostu tu będzie takie coś, takie coś. No i oczywiście jakaś szkółka mała. No. I teraz tak, pytanie ze 100 punktów. Czy my tutaj tak to zostawiamy, jak to wygląda? Czy puszczamy bambaj w ulicę? Bo jednak bambaj w ulicę byłby fajny mimo wszystko. Może i to jest nawet rozwiązanie. Zróbmy ten bambaj w ulicę. Czekaj, czyli tak, to jest dobrze. A to trzeba po prostu poprzenosić w bok. Czekaj, czy tutaj jest kukurydza? Tak, tu jest kukurydza. Czemu tu jest kukurydza? I w ogóle tą dzielnicę powiększmy tak poza tym, bo ona się tutaj kończy, ona tutaj jeszcze dotąd co najmniej się będzie ciągnąć. Tak samo to jest dzielnica, no ona jest bardzo duża ta dzielnica, tak no. Co by tu dużo nie mówić. Tak, tutaj było co? Tu była bawełna, tu będzie bawełna jeszcze. Kukurydza będzie z boku. Bawełna. 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 W sumie racie, bawełna jest też inaczej w ogóle wygląda. Bo jest dalszy od do niej dojazd. Muszą być jakoś na środku te budynki. Tutaj w pszenicy to zupełnie inaczej działa. W ziemniakach też jest mniej więcej na środku, a w kukurydzy nie trzeba. W ogóle wszystkie te budynki inaczej wyglądają. Bardzo fajnie to podobili. No i tu wejdzie sobie jeszcze jedna kukurydza. W sensie bawełna. Tu powiedziałem kukurydza i weszła kukurydza. No i tak, nasz bambaj. Chcę po prostu, żeby już był play, bo zaczyna nam forcy blokować. No i będzie o wiele lepiej. Więc taki jest teraz mój plan. Żeby puścić play. Dobra. No i teraz tak. Nie wiem zbytnio, jak tutaj to pociągnąć dalej tutaj. W sensie, żeby tutaj dojechało do tego miejsca. I nie popsuło nic. To może być trudne. Bo tutaj będzie, bo tak, tu będzie gdzieś ten dworzec towarowy, żeby nie było. Tu chcę postawić ten dworzec towarowy. I tutaj stąd będzie ciągnąć się węzeł autostradowy, bo będzie raz, że będzie raz na drugą stronę. To gdzieś tutaj może dalej, to dociągniemy ten na drugą stronę. Albo nie, nawet tu może być na drugą stronę, to sobie może konieczne po prostu z tym. Dwa. Znaczy nie, póki co będzie tylko połączenie z tą częścią. Na drugą stronę może kiedy indziej, bo tutaj jest ta nasza ropa. Ale nad węzłem drogowym to po prostu już muszę jakoś bardziej pomyśleć też. No a to właściwie możemy tutaj na razie... No ma, na razie nie kręćmy tutaj tą częścią, tylko sobie dajmy tutaj to. Czyli to będzie w ten sposób wyglądać. I to również, tutaj będzie się podłączenie. O, proszę bardzo. I na razie tutaj nie będzie z tego wyjazdu, ale na takie życie. Chyba nawet nie będzie dojazdu. I tutaj sobie zrobimy po prostu dojazd taki odgórny. Czekaj, zobaczmy, czy mi się tutaj... Czy mi się tutaj uda pojechać górą? Raz, dwa, trzy. O. Stąd będzie tu jechać. I stąd tu. Co? Co ty kpisz ze mnie tutaj? Ciach. A teraz nie chcę, żeby wejść od tej strony. O ty chamie.
Takie zagrywki mi się nie podobają. No, w ogóle wywalmy to. To wtedy będzie lepiej wejść. Raz, dwa. Proszę bardzo. Co? Zmienimy kierunki. Przecież dobrze wiem, że jak zmienię kierunki, to będzie... Dokładnie to samo będzie tutaj. No i właściwie możemy włączyć już play. Nasze marce. Play. Zobaczcie, nawet poszliśmy dalej niż myślałem z tą wodą. Tak daleko to w końcu poszło. Tak w ogóle to nam się zupełnie powiększy zużycie wody przez to też. Bardzo prawdopodobnie w sumie. Nawet bym powiedział, że na pewno tak będzie. No ma, tu jeżdżam do pociągi, sobie tędy. Zobaczymy może później tutaj gdzieś jeszcze postawimy jakąś jedną stację. Natomiast tutaj to będzie się na pewno ciągnąć tak jak się tutaj to ciągnie, czyli to. Bawełna i... bawełna. Jest bawełna? Znaczy... Powiedziałem bawełna... Nie, jest ziemniaki. Kukurydza i kukurydza. Ajajaj. CD. To co to z ciebie będzie? Dobra. Tutaj ładnie to wyszło. I stąd... Zapisywanie. Spokojnie, to jest zapisywanie. Bo dzisiaj już naprawdę chciałem skończyć zabawę tą częścią tej miasta. Uuu, 30 tysięcy, zobaczmy co wbiliśmy. Statki, mamy statki, nowy kawałek ziemi, to na razie nie będzie nas interesować. I ekologiczne zakłady uzdatniania wody. No, 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 całkiem ciekawie to ma się robić. No a to ładnie wygląda. A to się ładnie tutaj połączy. Co nie? No właśnie. Tak myślałem. I nasze pociągi tutaj będą jechać dalej. W sumie tutaj też by mogły jeździć te pociągi. Ej, czekajcie, czekajcie, czekajcie. W sumie to byłoby nawet ciekawe, jakby tutaj torów pociągowych. Nie wiem, czy już trochę nie przesadzam, ale tak czy siak. No ma, na razie wszyscy będą cisnąć tą drogą, bo tutaj jest po prostu pozamykane wszystko, chwilowo. No ale to akurat nie jest duży problem. Aha. I tutaj nasz bambaj się wywalił. Chyba to naprawmy bambaj. Bo nie lubię mimo wszystko, jak bambaj nie działa. Chyba, że mogę po prostu usunąć tutaj przystanek. O, zobaczcie. Oni wszyscy biegną. Teraz te świnie będą biegnąć tam na ten drugi kawałek, tam drugą część. Jest straszne według mnie. O, jest. Jest, wskoczył od razu. Proszę bardzo. Tak to się robi. I ty tutaj wracaj. No ma zaraz zrobimy tutaj. Jak ja nie lubię, jak Cities robi tego typu triki. Wywalmy w ogóle linii pomocnicze. Powinien być naprawdę taki skrót klawiszowy, to mnie włączyć tutaj. Bo to już się zaczyna irytujące i teraz muszę włączać i wyłączać linie pomocnicze. Czemu to w ogóle nie chcę wejść? Czemu? O, teraz chyba wejdzie. O, jest, proszę bardzo. I stąd podłączeniem tutaj widziałem, że jest żywy duch. I bambaje normalnie jadą dalej prosto. No ma. A teraz tak, podrzucajmy im tutaj przystanki. Czyli tutaj. Tutaj już mają. Tutaj. Czekaj, i od tej strony. W tych miejscach, tego typu miejsca będą właśnie przystanki, czyli tutaj na przykład, tutaj, tutaj przed wjazdem w tą część, no i tutaj po prostu będą na razie tutaj. O, patrzcie, już są pełne. No tak, bo tu nie ma jak w ogóle podłączyć się do nich, no bo na razie wy tutaj macie być prawo pełni. A nie, do was można podłączyć właściwie autostradę. Autostradę można podłączyć. A zjazd ta każdego gruntowa będzie póki co. O, macie podłączenie. O, od razu wyjechała jedna ciężarówka. Z tego wyjechała. Z tych dwóch jeszcze nie pojechała. No, pojechało. No i będzie cała reszta jeździć. O, z tego małego nawet pojechało. A ten jak nie chciał dać, tak nie daje cały czas. Ciekawe. Znaczy, no, ciekawe jak ciekawe, ale... No, no cóż. Damy. No i tutaj dalej będą, proszę bardzo, to.
nasza kukurydza. O, widzicie, powiedziałem kukurydza, jest kukurydza. Naprawdę się zastanawiam nad tymi pociągami, czy ich tak nie puścić, bo to byłoby dosyć ciekawe rozwiązanie. Spróbujmy. Wiecie co, spróbujmy. Bo to by ciekawie wyglądało. W sensie, nie wiem, jakby tutaj to wykręciło, bo tutaj będą dalej pola uprawne, pewnie, montuję. Pewnie by jeden musiał wjeżdżać w tunel mimo wszystko. Ale zaraz zobaczymy. Dawaj tutaj. W siatkę wskocz. Nie. Tylko nie to. Dama. Lecimy, proszę bardzo. Ciach, ciach. Ciach, ciach. Nie, to nie jest źle. Dobra, weszło. I stąd sobie po prostu może by tutaj dojechało. Albo i nie. Nie wiem. Nie wiem, na co pozwoli Cities. A, pauza, bo robi się noc. A ja nie lubię nocy. Nie lubię pracować w nocy, może tak. Noc jeszcze lubię, ale nie lubię pracować w nocy, a za chwilę na to wyjdzie, że będę musiał pracować w nocy. I zobaczmy, jak to wygląda. No wiecie co, to ładnie wygląda przemysłowo. Taki jeden tor ciągnący się pomiędzy polami, bo tutaj zaraz montujemy jeszcze po drugiej stronie pola. Patrz na to. Ej, no bez kitu, to będzie tak odjechane teraz. Się wydaje. Może szkoda gadać. No, a tu jest ostatni, żeby nie było. Tutaj... Ja się zastanawiam, czy tu w ogóle jest sens postawić jeszcze takie duże. Po prostu tutaj postawić takie mniejsze. To produkuje 63. To produkuje 87. Mimo wszystko więcej produkuje. No, to dajmy oczywiście wieżę więcej, no. No i tak, pociągi na razie tutaj donikąd nie dojeżdżają, bo tu będzie stacja, ale... Ale muszę na razie jeszcze wymyśleć, jak ją tutaj postawić. Teraz właśnie tutaj się zatrzymamy. No, miałem być na tej stacji. Teraz tutaj montujemy tą stację. Ten dworzec towarowy, to może ja zrobię już po odcinku nawet. Albo nie, właściwie to teraz wszystko robię na odcinkach. Zapomniałbym. Dobra, no i tak, tu ładnie dojeżdża pociąg, jedzie pociąg. I tak, stąd jedzie nasza autostrada dalej. Bo ona tutaj będzie się... Bo tutaj się będzie to rozjeżdżać wszystko. O, dotąd mniej więcej. Natomiast tutaj z tego co widziałem, jeszcze jakieś te wszystkie pola, w sensie te gleby jeszcze jakoś tam w miarę jadą. Więc proszę bardzo. Skoro jeszcze jadą, to jeszcze im tutaj dorzucimy coś. Trzymajcie. I w sumie tym akcentem można byłoby to nawet całkiem nieźle zakończyć, ponieważ. Tu sobie postawimy. Coś nam tutaj wyskoczyło, ponieważ pociągi coś rozwaliły. Zaraz wam pokażę. Tutaj postawimy sobie. Ej, serio, coś cały czas nie chce mi się tutaj wejść. Co to ma być? Halo. To w ogóle nie chce mi dobrze wejść. Dobra, nie pomocnicze. Jest, weszło. Może po prostu tutaj źle ta droga od podstawy była zbudowana. Dobra, tutaj to tak będzie wchodzić i tu po prostu będziemy zamykać tą dzielnicę tak powoli, będzie się tutaj o nas chodzić. O, co nie? W taki sposób. Nie, tutaj mają być kukurydza. Po tej części robimy kukurydzę. Tutaj też. Albo w sumie w tej ostatniej tutaj partii może... No, w tej ostatniej partii możemy nawet bawełnę wrzucić. Ona tutaj tak oddzieli, bo ona taki ma ostry, różowy kolor, to ona tutaj tak ładnie to oddzieli. Od tej tutaj części. No. Tu w ogóle ja widzę, że tu wszystko źle zostało wbudowane. No. Aż. I forsa leci. Ciach. Ciach. No i tutaj będzie ciach. I tu będzie ta stacja. W sensie zaraz wam pokażę, jak ją tutaj wmontujemy, bo to nie będzie oczywiście taka zwykła stacja, tak. Możecie się... Oglądacie mnie na tyle długo, że jesteście pewni, że to nawet nie będzie zwykłej stacji, to będzie coś... Ja tutaj po prostu coś montuję ciekawego, tak? No i tak, tu się tak zakręci dosyć ostro, jak widzicie. Bo nawet zaraz wymyślę, jak bardzo ostro, bo może jeszcze coś kręcę tutaj przy tym.
Natomiast tak, postawmy tutaj jeszcze właśnie po tej stronie. Będzie normalne tutaj pole. O, co nie? Tylko tutaj już będą... będzie kukurydza. A, i tutaj jeszcze jest pole, no to będzie dalej kukurydza. O, co nie? Co nie? No właśnie. No czekajcie, tutaj te dalej sobie pociągniemy. Teraz sobie dopiero uświadomiłem, ile tu będzie się tego produkować. Naprawdę będą... X, Y, Z będzie tego wychodzić z tego wszystkiego. To naprawdę... I zobaczcie teraz na te pociągi. Nie no... Ja wam muszę pokazać, bo jeżeli wy cały czas mnie tutaj będziecie marudzić w komentarzach, to zobaczcie, czy to nie jest widok niesamowity. Akurat nie wiem, czemu on tak podskakuje, ale to nic nie znaczy. Czekajcie, gdzie jest autobus? A, nic nie zmieniło. Dobra, ale wiecie mniej więcej, o co chodzi. No i tak, nasza droga tutaj będzie zakręcać sobie, a teraz sobie myślałem, że właściwie... No, postawmy sobie tutaj normalnie ten dworzec. Bo chciałem go tutaj po prostu przekręcić i tak wykręcić w dół. Ale właściwie jak go postawimy tutaj, to on będzie właściwie taki bardziej tutejszy. Jak teraz patrzę, to on jest na tyle duży, że i tak on tutaj ładnie by wszedł w tą stronę, jakbyśmy go tutaj wykręcili. No. No, to niech będzie. O, widzicie? Taki tutaj właśnie zakręcik był moim zamierzeniem. Tak, dlatego jeszcze tutaj powiększymy trochę nasze tutaj te zbiory. Mimo wszystko. No i teraz tak. Możemy w sumie właściwie w ten sposób pociągnąć. Stąd będzie tutaj. Stąd to będzie sobie wykręcać. O, poczekaj. To wydajmy. I tutaj to po prostu będzie jechać o takim dużym łukiem i tu ładnie do tego dojeżdżać. Ja sobie pomyślałem... O, czy my w tym dworcu wyłączyliśmy to? Nie, nie wyłączyliśmy. A w tym? Dobrze. Bo tak to byłby problem. W ogóle czy ktoś z tego... dużo ludzi korzysta. No to ładnie. Ładnie, ładnie, tylko się tam coś innie rozwaliło. No to zaraz z tym może pogadam po prostu. Ale co do naszych pól uprawnych tutaj, nie, takie to na pewno tutaj nie wejdzie. To jeszcze nam takie ładnie tutaj jedno wejdzie. No i coś takiego, no. No umówmy się, no. To nie jest jakieś strasznie duże. Tutaj to nawet, znaczy, na pewno tutaj jakiś taki ojen możemy wstawić. Właściwie to nawet byłoby lepiej, gdyby on był do tej drogi. Będzie lepiej wyglądać. Natomiast tutaj cała reszta, czekaj, daj mi tutaj mały pędzel, mały. To będą domki. Tu po prostu będzie się budować nasi ludzie tutaj do pracy, w tym miejscu. Sądzę, że to jest dobry pomysł. Sądzę, że to jest naprawdę dobry pomysł. Teraz tak sobie pomyślałem, czy tu by się udało stawić to pole, dałoby się. Tylko trzeba dalej je trochę odsunąć. No ma, bardziej już go lepiej nie podstawimy. Co? Do kitu. Do kitu, czemu tak nie działa? Myślałem, że to tak zadziała. No dobra, no to trudno. W takim wypadku tutaj będziemy zmuszeni też dorzucić parę budynków domowych. No, znaczy mieszkańcy to na pewno tutaj nie będą gdzieś, w sensie pracownicy, że takim tutaj dajemy możliwości, ale... No nie wiem. Nie wiem, jak do tego się odnieść. Dobra, czekajcie, zobaczmy w ogóle na zegarku. Na zegarku jest 28 minuta, a my nie doszliśmy nawet do jednej z rzeczy, której się tutaj jeszcze zapowiadałem, czyli tego węzła drogowego. Dobra. A ja go muszę dzisiaj tutaj zdobyć. Dobra. Z tego co pamiętam, to było całkiem dobrze tutaj zdobyne. O, jest. Jest, jest, świetnie. Tak, tak, tak. No, nieźle to wygląda, nie powiem, że nie. Na pewno robi wrażenie, powiem tak, na pewno to robi wrażenie. Teraz zastanówmy się, co by tu właściwie zrobić. Ja proponuję wmontować tutaj, o, w to miejsce, daj siatkę, pociągi. Czekaj, czy one tutaj ładnie wejdą?
W sensie z dworca, czy one tutaj ładnie wykręcą. Eee, spokojnie, oj, oj, oj. Nawet jest za dużo miejsca. Nie, 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 nie. One lepiej wykręcą. O, właśnie o tym mówię. Dobra, to tak, to tu ładnie sobie będą wjeżdżać pociągi. Czyli tu będzie po prostu jedna dojazd do tej stacji, będzie taki jedno. No to to będzie całkiem nieźle wyglądać, powiem wam tak. Pomijawszy to wszystko, to naprawdę będzie ładnie wyglądać, jeżeli właśnie w ten sposób to zamontujemy. Teraz tak, wydaje mi się właśnie, że tutaj się zrobiło źle. Przez to, że tutaj są nasze tory. Tak. Ciach, ciach. Nie, nie, nie. Tu jest dużo tego wszystkiego, ale to powinno ładnie wejść. Zobaczmy, czy ładnie weszło. Pole. I to pole. Jest bliżej. Jest ewidentnie bliżej. No ma, trzeba to po prostu wyburzyć. No ma, to wyburz. Okej, okay, ładnie weszło. I teraz powinno tutaj wejść jeszcze to jedno pole. I tutaj mimo wszystko, mimo to, że tutaj jeszcze faktycznie coś mamy, to my to już tutaj zakończymy tą dzielnicę, bo nie da, że tu już są pociągi. Czekajcie, zobaczmy sobie, jak tutaj jest. No, tu jest takie... Jest, niby można z tego skorzystać. Dobra, też skorzystamy z tego i przejdziemy już do tego, co miałem teraz na myśli. Dobra, no i tak, tu jest ta stacja. Czy tędy da się przycisnąć? Nie da się, to jest część tego. Ale to tutaj nie ma bata, że to jest po pierwsze w przeciwnym kierunku. Zbędę. No to całe jest w przeciwnym kierunku zbędę. No to trudno, no to no cóż. No co tu, poradzić? Okej, okay, dobra. Natomiast tutaj musisz po prostu wjechać w dół. No ma tylko tak, wyrzućmy to i wyrzućmy to, bo to akurat przy robieniu tunelów to w ogóle się nam nie przyda. O, ładnie nam las. Dobra, no i tak, tutaj na razie sobie zrobimy jakiś, nie wiem, właśnie zastanawiam się jeszcze. Jakieś w miarę proste, bo tutaj będzie ogólnie nasza maszyneria. Mianowicie przetwórcza cała część. Czytaj, młyny. Tu będą X, Y, Z młynów. Czyli dużo młynów. No, na razie tyle młynów wystarczy, sądzę. I za nimi może kiedyś będzie stacja, może na razie nie wiem, bo tu może jeszcze kiedyś coś powiększymy przy tej dzielnicy. Kto to tam wie? Będzie po prostu tutaj taki zjazd. Więc tutaj sobie to, o. Całkiem nawet można ładnie wykręcić. Tu tak. Tu tędy. Tu, tu. I tu to połączymy. Dobra. Sądzę, że naprawdę jest to nieźle wygląda. Zanim oczywiście wciśniemy play, to dokończymy sobie tą część. I zanim wciśniemy play, to nie, to my jeszcze dużo rzeczy zrobimy. Musimy znowu wywalić to, co budowaliśmy się. To jest akurat najmniej miła rzecz. Powiedz, że mamy z tym dostęp do tego. Uff. Się zacząłem zastanawiać. Bo wiecie, da się tak zrobić, żeby nie mieć do tego w ogóle dostępu i to jest bardzo niedoprzyjemne. Ja bym powiedział, że jeszcze mniej przyjemne niż bardziej. Dobra, no i tak, tu jest całkiem dobrze to wchodzi. To wystarczyłoby zrobić stąd drogę. Coś mi tu lata. Coś mi wleciało do domu, ja nie mogę. I tu tak to podłączyć. O, i ładnie się to podłączy, świetnie. Ciach. Ciach. Zobaczmy, czy jest całkowicie wykorzystane. Całkowicie wykorzystana ta część. No, lepiej się nie dało. Tutaj to tak będzie, no tu oczywiście ta droga musi się połączyć z tym, żeby nie było. I tutaj po prostu ta droga będzie już taka większa, no bo tu będzie po prostu ta cała tutaj wajcha będzie jeździć. I tak, tu sobie zrobimy. O, taki zakręcik jeszcze. Jakby ktoś się zastanawiał dlaczego, to za chwilę zobaczy. Po prostu sądzę, że w ten sposób będzie tutaj lepiej to zagospodarowane przestrzeń.
tym, że tak, stąd. Bo tutaj było to ostatnie pole. Czy tutaj... Nie, tutaj nic nie masz. Tu są jakieś prześwity. To nie jest już... To żeby nie było. To nie jest już to, co możecie myśleć. To są już prześwity. Już na pewno nie będziemy więcej budować tego. Tej farmy. Ona jest i tak przeogromna. No. I tutaj... A właściwie... Czekaj, tu nie wiem w sumie... Nie, zaraz wam wytłumaczę w sumie. Już sam się pogubiłem, po co ja to robię. Co nie? Tak zawsze jest. Gdy ja coś tam czasami sobie wymyślę w tej głowie, a później przychodzi co do czego i co ja właściwie tu chciałem zrobić. Ostatnio zapomniałem przy tym naszym CPL-u, jak budowaliśmy go, postawić bramek lotniczych. Przepraszam bardzo, no że podstawa to musi być. Właściwie bramek, w sensie opłaty za wyjazd. Tu sobie po prostu postawimy miejsce do noclegów dla nich. A, i tu już się kończy nasz obszar. Ile razy już dzisiaj go powiększałem? Like, naprawdę. Ile? Dużo. Za dużo. A tutaj, czekajcie, też coś sobie montujemy. Nie wiem jeszcze gdzie. Nie wiem jeszcze co, ale też na pewno montujemy. Dobra, sądzę szczerze powiedziawszy, że jeżeli to wmontujemy i reszta będą domki, to będzie tak git. To będzie tak naprawdę całkiem nieźle. Tutaj domki, tu domki. Tu miało być wszędzie domki. No i pociągi. Tak, pociągi, pociągi, pociągi. Czekaj, 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 czekaj. O. Tu sobie to tak wykręci całkiem nieźle. Natomiast stąd. Tu będzie to sobie jechać normalnie tutaj tak bokiem. Czyli właściwie trochę przesunęliśmy to, bo nie wydaje mi się, żeby tego dużo tutaj zmieniliśmy. Ale może się mylę, nie wiem, nie pamiętam. Przed chwilą nie widziałem. To było już jakiś czas temu. Dobra, tutaj sobie to wyburzymy. I tutaj już jest tak to ładnie tutaj doprowadzone blisko. Tutaj to wjedzie. Albo nie, czekaj, jeszcze możemy ładnie to zrobić. O. Dobra, natomiast stąd, czekaj. Stąd tu sobie zrobimy odjazd. Lekki. Był. No, świetnie. Tu tak i tu po prostu sobie wykręcisz. Dobra, no to tutaj ta część jest chyba według mnie już nawet bym powiedział, że póki co naprawdę więcej w tej dzielnicy, poza jakimiś przetwórniami na tego typu, jak teraz właśnie postawiłem, to chyba już nie będzie nawet co tutaj kręcić. A, zapomniałem, że my tutaj ciebie dzisiaj postawiliśmy, tak. Nasza fabryka ukochana. Tutaj z tyłu jest dużo miejsca. Tutaj wykorzystamy sobie właśnie dla tego naszego ukochanego miejsca. Pomijając to, że... Czekaj, włącz mi tutaj to. Że stąd sobie... Daj to. Tu stąd zrobimy sobie taki zakręcik. Albo nie. Albo nie stąd. Sobie stąd możemy zrobić nawet. Albo dobra, stąd będzie na spółę, widzicie? I tu sobie zejdzie to w dół. Tak, tu będzie zjazd w tunel. Tu będzie z niego wyjazd. Tak, na odwrót zupełnie. Chyba jak budowałem, to nie miałem tego pomysłu, że tu będzie na odwrót, ale trudno. Ale będą mieli takie podłączenie jakby coś. W sensie przejazd przez tą drogę bez jakichś tutaj większych konsekwencji. Natomiast akurat mi nie o to chodziło. Mi o to chodziło, że tu można jeszcze postawić kolejne nasze ukochane budynki. Nie, nie, to też mi nie o to chodziło. Chodziło mi o postawienie... O, to jest duże. To był na wtedy dosyć duży budynek. Nie wiedziałem, że to jest aż takie duże. Magazynu bodaj. Czekaj, ja bym tu, że faktycznie jeszcze coś może być. Nie, dobra, niech będzie. Proszę bardzo. I tak. Mąka, plastik, produkty zwierzęce już są, papier. Papier będzie właśnie tutaj importowany. Nie, zobaczymy, czy on tutaj przyjdzie faktycznie. I dajmy, że jest na pełen. Zobaczymy, spróbujemy go zaimportować. Może się zimportuje, może nie. Tego na razie niestety nie wie nic. Ale miejmy nadzieję, że nam się uda. Dobra, powiększmy trochę dzielnicę. Przed chwilą mówiłem, że już to tyle razy mówiłem o powiększonej dzielnicy. No, tu jakieś jeszcze pigetyki możemy wrzucić. No, tu można wrzucić nawet jakieś. Tu tak akurat już nawet nie zauważyłem, że można schować. Dobra, no i wydaje mi się, że...
Jest to po każdych obszarów ta dzisiejsza tutaj ta część. Ta z tej strony. Tutaj na razie sobie damy, żeby się budowali. Bo tutaj są tutaj mieszkanka, co nie? O, tak jak tutaj daje. Już nie, tutaj damy. Co my tu możemy dać? Tu bym dał biura, szczerze powiedziawszy, ale. No ma nie, niech mają. Niech mają tutaj jakieś małe domki, niech się zawsze mogą pobudować właściwie, bo to nigdy nie jest zły pomysł, żeby się coś tam pobudowało, jakieś domeczki. Tutaj mogą się nawet pobudować, proszę bardzo. Natomiast dochodzimy do tego etapu, gdzie jest godzina 40 minut. To będzie w kolejnym odcinku. Pomijając to, że jest plus 90 tysięcy, mogę włączyć już play. I pomijając to, że faktycznie tu są wywalone, jeszcze torowisko jest jedno wywalone, to już naprawdę całkiem nieźle nasza tutaj dzielnica wygląda. Mamy pociągi te tutejsze. Zobaczmy sobie, czy jakiś pociąg byśmy załapali, jaki by tu jechał. Nie ma żadnych. O, jest jakiś, jedzie. Tak, jedzie tutaj naszą przejazdą przez ten las, który bardzo lubię. PKP Ogolice Złote Zboże. Uwielbiam nazywanie linii. A my jej nie przeciągnęliśmy tam jeszcze. Fila! Ona tego tutaj nie pojechała. O. Teraz to będzie się działo. Nasza PKP. Dobra, jest, jedzie się, proszę bardzo. Tak w ogóle to ile ludzi z ciebie korzysta? Tam pamiętam, że podciągnąłem ciebie trochę. Dobra, na razie może zostańmy na stówie. A później pogadamy. Dobra, PKP. Na początku myślałem, że to zupełnie inna nazwa. No, proszę bardzo. Pierwszy pociąg przejeżdżając przez ten przejazd kolejowy. Mówię wam. To nie? Jest, zaś. A, no ma. O, z tamtej strony najpierw wyjechał. A, bo się pojawił trzeci pociąg normalnie. Teraz, no i tak, tutaj jedzie zigzagami oczywiście pod tymi wszystkimi naszymi fabrykami. I wyjeżdżamy i zobaczcie na to, pomiędzy polami uprawnymi jedziemy. Ładnie, naprawdę całkiem ładnie tego na. Ja wiem, czego jeszcze tutaj zapomniałem postawić, ale to już kiedy indziej postawię. To się w kolejnym odcinku. No dojazd tutaj to jest po prostu teraz idealny dzięki temu pociągowi, szczerze, serio powiem w ogóle. Skręcamy tutaj, zawracamy, zamknęły się szlabany przed nami, widzieliśmy. Tu przejeżdża, jak... Nie, no to... I ktoś mi powie, że to nie jest przepiękny pociąg tutaj. To jest po prostu piękna przejazd. Jeszcze raz. Dobra. Jeśli wam się odcinek podobał, możecie zdać łapkę w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowym, możecie kliknąć subskrybuj ten dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Na koniec tylko luknę, ile ludzi korzysta z tego. Bam bam. No, całkiem ładnie. A tutaj wszystko zaczyna się powoli niestety zapełniać. Wszystko. Cześć!